Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliża się czas Bożego Narodzenia, Dzień Wigilii. Chciałem wam, drodzy mieszkańcy naszego grodu, ale też drodzy telewidzowie telewizji Narew, ci, którzy oglądają tę telewizję w naszym kraju, ale być może pochodzący z tego grodu oglądają ją też za granicą, chciałem wam złożyć jak najlepsze życzenia. Niech Boża Dziecina będzie waszą radością, waszą nadzieją, waszym udziałem. Przyjście Syna Bożego na ten świat zmieniło bieg historii, zmieniło bieg świata. To od momentu narodzin Chrystusa liczymy dzisiejszy czas. On jest jakby centrum historii. Pragnę, aby ten Chrystus, który narodził się w tej niewielkiej miejscowości, która nazywa się Betlejem, był waszym udziałem. Być może niektórzy z was pragnęli, aby przybyć do naszego grodu, na naszą ziemię mazowiecką, cieszyć się wspólnotą, rodziną, ale z różnych racji, szczególnie tych epidemiologicznych, musieli pozostać na miejscu, poza swoim rodzinnym krajem. Wam składam też jak najlepsze życzenia, aby ta więź rodzinna, której będzie wam brakowało, została uzupełniona przez radość tych świąt, które przeżywamy i będziemy przeżywać. Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech Chrystus, który narodził się w Betlejem, wam wszystkim błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.